Tak, na dobrą sprawę to, to mogłaby być druga część odcinka o robieniu kiełbasy, białej kiełbasy, ale wydaje mi się, że lepiej będzie jednak, jeżeli nagram zupełnie nowy odcinek, czyli zrobimy białą kiełbasę z szynkowaru. I ja zasadniczo taki, takiego mięska na białą kiełbasę zawsze przygotowuję więcej. Najczęściej po to, żeby zrobić od razu klopsiki i żeby też często zrobić taką wędlinkę, wędlinkę którą przygotowuję w szynkowarze. Dlatego że jest to bardzo proste do przygotowania nie zajmuje nas, nie zajmuje nam zbyt dużo czasu, bo na dobrą sprawę wystarczy tylko zmielić mięso, dodać przypraw i no i co, no i zapakować do szynkowaru. Później wrzucam na dobę do lodówki, żeby się ładnie y, skleiło to mięsko, żeby wyszły ewentualnie bąble, żeby nie było dziurek później w tym mięsie. Czyli te 24 godziny, no może trochę mniej, z 18 godzin spędza mięsiwko w lodówce już pod sprężyną, już ugniecione, zbite no i w woreczku, żeby później nie mieć problemu z wyswabadzaniem mięsa z, z szynkowaru. Sam przepis na to mięsiwko macie państwo tutaj i wydaje mi się, że na taki 1,5 kilogramowy szynkowar to będzie trochę za dużo, więc można również przygotować co od razu klopciki albo po prostu podzielić na mniejszą partię tak żeby maksymalnie to kilo 20 wyszło, bo taki szynkowar mały półtora kilogramowy mniej więcej kilo 20 takiego wsadu przyjmuje. Oczywiście tam jeżeli będziemy dobrej jakości mięso posiadać, to nie wyjdzie zbyt dużo galaretki, bo i tej wody nie będzie zbyt wiele do takiej Wielkanocnej, szynkowarowej, białej. Ja dodaję jeszcze dwa jajka. Wcześniej gotuję jajka na twardo, obieram w czasie, kiedy wypełniam szynkowar mięskiem. To w międzyczasie wkładam też jedno jajko, potem przykrywam je, oklejam w całości mięskiem, przykrywam mięskiem, wkładam drugie jajeczko. Znowu robię to samo, robię wianuszek mięsa, przyklejam, przykrywam. Wydaje mi się, że tego typu wędlina jest ciekawsza na takim wielkanocnym stole. No i Wielkanoc z jajeczkami również się kojarzy, nie tylko z białą kiełbasą. Raczej zawsze używam tego samego zestawu mięs, czyli łopatki, boczku i wołowiny. Wołowinę zawsze mielę dwukrotnie na oczku 2,5. Wieprzowinę mielę raczej wspólnie podzieloną wcześniej na małe kawałki. Mielę wspólnie na oczku dziesiątce, żeby te kawałki mięsa były większe. Co ciekawe, najczęściej taka biała z szynkowaru wychodzi też trochę różowa w środku, czyli po parzeniu w szynkowarze. Ta zewnętrzna otoczka jest szara, jak w białej kiełbasie, natomiast wewnątrz zostaje sporo miejsca takiego różowego, mimo tego, że żadnej peklosoli do tego nie dodajemy. Jeżeli chodzi o sam proces parzenia, to ja staram się nie przekraczać 75 stopni, no maksymalnie 80 stopni. To już w sytuacji takiej, gdzie po prostu sobie zapomnę, gdzieś sobie pójdę i, i przeleci, hmm, ale raczej mam ustawione wtedy już alarm na 80 stopni, i około. 2,5-3 godziny w tym szynkowarze spędza. Oczywiście, w, w sytuacji, kiedy to jajko jest w środku, no to bez sensu byłoby wbijać jeszcze termometr w szynkowar, żeby sprawdzać temperaturę, jaka jest wewnątrz, no bo te jajka po prostu będą później przedziurawione i moim zdaniem to raczej niesympatycznie wygląda. Więc po, takich po takim 2,5-3 godzinnym. Parzeniu w szynkowarze w temperaturze 75 stopni gwarantuje. No, jeszcze mi się nie udało zrobić tak, żeby to, to mięso nie było gotowe. Ale zasadniczo powinniśmy doprowadzić do takiego stanu, gdzie w środku w mięsie jest już temperatura 68 stopni. A bardzo ważna sytuacja, bardzo ważna. Zwalniam sprężynę, czyli wyciągam całą tą część, gdzie jest pokrywka i sprężyna, po to, żeby to mięso napiło się jeszcze tych soków, które przez to, że sprężyna dociskała je. Z tego mięsa te soki wyszły, potem przez ten czas, kiedy to mięso jest schładzane, jeszcze wciąga te soki, które były, w którym w zasadzie pływa. Myślę, że to bardzo ważny protyp jest w sytuacji, kiedy jakąkolwiek wędlinę robimy w szynkowarze, czyli żeby zostawić do tego studzenia bez sprężyny, żeby zawsze te soki jeszcze w części do mięsa wróciły. To mięso jest później po prostu wilgotniejsze moim zdaniem w tej sytuacji jest czy będzie smaczniejsze. Do samego mięsa możemy użyć takiego specjalnego, takiej specjalnej mieszanki ziół, który nazywa się specjały babci Emilii i tam jest yy, gałka muszkatołowa, pieprz i majeranek. Także co by nie powiedzieć, to wydaje mi się, że jest to jeszcze prostsza wersja białej kiełbasy świątecznej, no bo nie wymaga od nas ani posiadania jelit, ani nabijania tej kiełbasy w jelita, chociaż uważam, że to wcale nie jest trudna rzecz, no, i jelita też nie ma problemu, żeby je dostać, kupić. No, ale może się tak zdarzyć, że ktoś z Was na przykład nie będzie miał czym tej kiełbasy nabić, nie będzie miał nadziewarki, nie będzie miał robota z tą końcówką, której się używa do, do nabijania kiełbasy. Wtedy przychodzi nam z pomocą szynkowar, który jest urządzeniem bardzo potrzebnym w kuchni, często przydatnym, więc jeżeli nie mamy. Jak tej kiełbasy fizycznie zrobić? Nie mamy jak napełnić tego jelita, no to szynkowar wydaje mi się, że jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć!